Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w naszym wyjazdowym vlogu prosto z Białki. Śniegu jest, słuchajcie, tyle, że to po prostu coś pięknego, coś wspaniałego. Dwa dni tak na maksa sypało, śnieg zacinał, dlatego powiem wam, że nic nie dałam rady nagrywać. Dzisiaj jest nasz trzeci dzień, jest idealnie, jest pięknie, jest słońce, jest dużo świeżego śniegu. Jak jeździmy, co robimy? Zaraz wszystko zobaczycie. Jeździ na nartach! To jest coś pięknego. Znaczy, no okej, no jeździ to jest za dużo powiedziane. Pierwszego dnia na nartach wytrzymała całe 10 minut, rozpłakała się i zrobiła aferę, że jej się w ogóle nic nie podoba. Ale wczoraj, czyli drugiego dnia, bawiłyśmy się w ganianego na śniegu. No było naprawdę super. Zjechała kilkanaście razy z takiej oślej łączki na krechę sama, znaczy oczywiście z instruktorem. Zielony nart, niech ci będzie. Baśka po kilku zjazdach brzęczy, że jej zimno i właśnie na nią czekam i idziemy do knajpy, a Jadziunia w ogóle ma jakiś kiepski humor i nie chce zjeżdżać. Baśka! Co ty tu pewnie wjeżdżasz, ty? A jak? A ja mam pączka. Masz pączka? Chwilę później Jadzinka zmieniła zdanie, poszła na orczyk i była zachwycona. Jadzina, ty jedziesz tyłem? Wow! Pracownik jednak zmienił zdanie i będzie śmigał z mamą na nartach. Tak? Tak? O! Mama zrobiła bamkę! Jak jedziemy? Jedziemy obok siebie, czy ty za mną? Obok siebie, dobra, to ruszamy. Jesteśmy już w domu i odpoczywamy sobie po nartach. A gdzie jest Basia? A gdzie jest Basia? Jadzia! Jadzia! To jest Jadzia! Zobaczcie, jak w tle widać fajnie oświetlone stoki, bo tutaj można śmigać sobie do 21 spokojnie na nartach czy na desce. A my po odpoczynku, po porządnym narciarskim obiedzie idziemy z Jadziną na imprezkę, a tata pojechał z Basią na basen. Mnóstwo śniegu, świeci słońce
I dzisiaj śmigamy na Słowacji w Bachledowej Dolinie. Hej! Jadzina jedzie na taśmie. Jakoś tutejsza taśma średnio spodobała się Jadzinie. Dlatego jedziemy na górę. Jadzia, ty jedziesz takim krzesłem? Tak. Jak jest? Te nogi. Fajnie? Tak. Podoba ci się? Tak. Jesteś tak wysoko, wysoko? Tak, wysoko, wysoko. Mówiłam wam jeszcze, ale jesteśmy tutaj na specjalnym obozie rodzinnym narciarskim ze Sporteum i to już jest nasz trzeci wspólny wyjazd. Byliśmy w Białce dokładnie w zeszłym roku, byliśmy we Włoszech w Folgari, no i teraz nasz trzeci raz Białka i kurczę, no rewelacja. Ja już mówiłam w poprzednich filmach, które wam podlinkuję na dole, że instruktorzy są super, że atmosfera, no i w ogóle, że jest genialnie. Także jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na fajny rodzinny wyjazd, to gorąco polecam. Kto tutaj padł? Tata śpi? To mój narciarz? To mój narciarz tu śpi? Jedziemy na nartach. Jutro idziemy na narty. Jadzia dzisiaj chwilkę tylko jeździła, ale to górskie powietrze, ten klimat. Ach, dzieciaki tutaj pięknie śpią, wcinają takie ilości jedzenia, że to jest po prostu niebywałe. A tutaj padł narciarz numer 2. Dobre pierożki? Tak. Okay. Widać, bo było ciemno, ale wczoraj był kulik, ognisko i było naprawdę super. A dzisiaj jesteśmy już w Białce, na Kaniówce, tutaj sobie śmigamy. Baśka tradycyjnie ze swoją grupą, a Jadzina czeka na instruktora i dzisiaj stwierdziła, że pojedzie dużym krzesłem. Nie, ja chcę będzie. Ty chcesz nagrywać? No to nagrywaj. I mów coś. Chcę się nie jeść, nie poniedziela. Jedziemy kiedy, jedziemy na natury do Milenie. Nasza hero, bo pokulali kot. Jedziemy razem kanapą. Baśkowniku, pokaż się. Gdzie jest Baśka? Tu jest Baśkownik. A tu Jadzia. Jest Jadzina. Hello. Pomachaj Jadzia. A tu jest mama. A tu i jest mama. Mama. A tu jest Bartek. I Bartek. Bartek. I Bartek. Jadzi instruktor.
nowym roku na stoku, to znaczy głównie ja, chociaż przyjechaliśmy wszyscy. Zostaliśmy jeden dzień dłużej, bo nasz obóz sportowy, rodzinny, narciarski już się skończył. No i co? Baśka stwierdziła, że bolą ją nogi i ona już nie ma siły jeździć. Jadzina dzisiaj też za bardzo nie chciała, więc spoko, dziewczyny sobie odpoczywają, ale za to śmigam ja i powiem wam, że to jest kolejny dzień, kiedy no warunki są idealne. Jest słońce, jest śnieg, no po prostu bajka. Aż żal będzie dzisiaj wyjeżdżać, jutro wyjeżdżać, ale dzisiaj ostatni dzień jeżdżenia. A Jadzina jednak zmieniła zdanie i zjeżdżamy sobie tutaj z malutkiej górki i wjeżdżamy taśmą, tak Jadziku? To jest mój prawdziwy narciarz? Czy to jest mój narciarz, co ma okulary? Tak. I ty już umiesz jeździć na nartach? Basia, nie jedziesz. Jedzie, słuchajcie, przez chwilę chodziła i śpiewała Basia, nie umie, Basia, nie umie. A Baśkownik umie jeździć na nartach, a Jadziunia się pięknie uczy. Słuchajcie, Jadzia robi furorę na stoku. Wszyscy się pytają, ile ona ma lat. Ma niecałe 3 i naprawdę radzi sobie całkiem nieźle. Oczywiście nie można tego nazwać jakąś super jazdą, ale sobie zjeżdża, nie przewraca się. To jedź, mama. No kochanie, widzisz, że skorek. Tadam! Jesteśmy już w Warszawie po 10 godzinach jazdy w korkach, w śnieżycy. Masakra! Ja już dzisiaj sobie pracowałam w domu. Teraz jadę najpierw odwieźć nart Jadzi, bo były wypożyczone, a potem po dziewczyny. I jeszcze uwaga, czas na pytanie od Was. Jedno z pytań pod ostatnim filmikiem brzmiało, czy pracowała Pani w Vivie? Po pierwsze, nie pani, bo jak piszecie pani, to ja się wtedy czuję strasznie, strasznie staro, więc po prostu Justyna. A po drugie, tak, pracowałam, wszystko się zgadza, nawet nagrałam o tym filmik, jak ta moja praca wyglądała, więc sprawdźcie, zobaczcie, ci co nie widzieli, koniecznie. No dobra, ja ruszam, a jeszcze ktoś musi tutaj zaprosić do subskrybowania na koniec. Zaraz zobaczycie, kto to zrobi tym razem. A, i chciałam jeszcze powiedzieć, że cały ten vlog został nagrany telefonem, bo tak było mi łatwiej i prościej w górach. Można? Można. Strasznie się tym jaram. Jestem na spacerze.